drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Tak mi się czasami wydaje, że zaniedbałem trochę nakręcanie filmików dla Was, bo mi się wydaje, że już wszystko powiedziałem, co należało powiedzieć na ten temat, ale mi się wydaje, że niezależnie ile by do Was mówić, drogie pochwiczanki, to jest i tak zawsze mało. Nawet gdybym się 7 razy powtórzył, to też to będzie mało i dlatego dzisiaj się powtarzam po raz kolejny. Dla niektórych to nagle może być, to może być eureka, bo nagle któraś z Was zrozumie, o co chodzi w tym całym problemie. A więc, kochane, ponieważ powtarzałem to tysiące razy, może setki razy, dziesiątki razy, dobrze, dziesiątki, kilkanaście razy to już powiedziałem. Drogie ukochane pochwiczanki, jeżeli idziesz do dentysty i boli Cię ząb, to nie mówisz do dentysty, drogi kochany dentysto, boli mnie ząb, ale nie wiem który. Ale proszę Pani, na górze, na dole, z prawej, z lewej, nie wiem, po prostu mnie ząb boli. I ten dentysta patrzy na Ciebie wtedy ze zdziwieniem i się pyta, jak to Pani nie czuje, który? No nie, nie czuję, bo mnie ząb boli, ale nie wiem który. I wtedy dentysta bierze taki takie lustereczko i stuka tym po zębach tak długo, aż Ty nie powiesz au i mówi o, to jest szóstka górna, o. I wtedy lewa, no, szóstka górna, lewa. I wtedy znalazł, wie, gdzie to boli. Drogie kochane, umiłowane pochwiczanki, jeżeli ja pytam taką pochwiczankę, kochana, a czemu Ty nie możesz współżyć, to ona mówi, bo boli. Ale jak się pytam, gdzie boli, no to ona mówi, wszędzie boli. Ale konkretnie, w którym miejscu boli? To ja się tak boję, że będzie bolało, że nawet nie jestem w stanie sprawdzić. I to jest odpowiedź 98% pochwiczanek, że żadna nawet nie sprawdziła, w którym miejscu pojawia się ten ból. Tym bardziej, że jeżeli się ból pojawia, to on się pojawia w momencie, kiedy się tam dotyka. A jak się przestaje dotykać, to przestaje boleć. Natomiast jak dentysta zaczyna waleć młoteczkiem, to potem boli przez pół godziny. I podobnie jest, kochane, jest podobnie z tym bólem. Jak się dotyka, to wtedy boli. No teraz chcę Wam powiedzieć, że to nieprawda. Bo to nie boli wtedy, jak się dotyka, jak kobieta sobie wyobrazi, że się dotknie. O! Dlatego nie wyobrażać sobie, wziąć paluszek i sprawdzić, gdzie ten ból jest. Gdyż powiem, wyznam Wam w tajemnicy, że mam taką jedną, która patrzy na mnie z zachwytem, pochwiczankę, i ona z zachwytem na mnie patrzy, że jestem taki mądry. Tak mi się udało to przedstawić siebie, że jestem taki mądry. I ona, uważając, że jestem mądry, wykonuje te ćwiczenia, które jej mówię dzień w dzień i powolutku szuka tego bólu. Na razie wkłada dwa palce i tego bólu nie znalazła. Dwa całe palce wkłada, wiecie gdzie? Wiecie? No. I tego bólu jeszcze nie znalazła. Ale ona była święcie przekonana, że ten ból jest. Tylko nie wie gdzie. Szuka dalej.